Sierczyński to 27-letni zawodnik, który dotychczas występował m.in. w barwach Zagłębia Sosnowiec, a ostatnio w pierwszoligowym Podbeskidziu Bielsko-Biała. Wcześniej do Bełchatowskiego Klubu przed rundą miosenną trafili zawodnicy ekstraklasowej Bruk Bet, Ter, Maliki, Niciecza, Szczepan Kogut i Krystian Peda. Bełchatowianie rundę jesienną zakończyli na ósmym miejscu w tabeli. Po 19 kolejkach brunetni mają 26 punktów i do lidera drużyny z Jastrzębia tracą 17 punktów. Pierwszy ligowy sprawdzian już w przyszłym tygodniu, 3 marca, PGE GKS Bełchatów zmierzy się u siebie ze Stalą Stalowa Wola. Początek spotkania o godzinie 17.00.